Dzień dobry, nazywam się Ewa Ciszewska, jestem adiunktem w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego i w mojej pracy badawczej zajmuję się m.in. łodzią filmową. Jednym z przedmiotów moich rozważań jest studio małych form filmowych Semafor, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć dzisiaj kilka słów. Studio małych form filmowych Semafor to jedna z najważniejszych w Polsce wytwórni filmów animowanych, przede wszystkim zaś filmów realizowanych w technice lalkowej, zwanej niegdyś techniką kukiełkową. To przedsiębiorstwo funkcjonowało w Łodzi od lat 50., ale jego początki to okres tuż powojenny, ponieważ wtedy właśnie, w roku 1945, do Łodzi przeprowadził się Zenon Wasilewski, pionier filmu lalkowego i założyciel, ojciec studia małych form filmowych Semafor. Zenon Wasilewski jeszcze przed wojną tworzył pierwszy film lalkowy. Swoje filmy realizował w Warszawie. Natomiast taśmy z tym filmem nie zachowały się. Po wojnie natomiast Zenon Wasilewski zdecydował się kontynuować pracę i w Łodzi właśnie znalazł miejsce, w którym mógł rozwijać swój projekt filmu lalkowego poświęconego legendzie o królu Kraku. Za króla Krakusa, zrealizowany finalnie w roku 1947, jest uznawany za pierwszy polski film animowany, zrealizowany w technice lalkowej. I ta historia o pierwszeństwie jest historią, którą możemy oczywiście kwestionować i możemy pokazywać wiele innych ścieżek, czy wiele innych możliwości, w jaki sposób możemy mówić o początkach animacji filmowej w Łodzi. Król Krakus, za króla Krakusa rzeczywiście był pierwszym filmem przeznaczonym dla szerszej publiczności, filmem dystrybuowanym, także za granicą i pierwszym polskim filmem animowanym, który zdobył zagraniczne laury. Natomiast inne, krótsze filmy animowane w Łodzi powstały już wcześniej. Maciej Sieński stworzył film rysunkowy Reklama reklamy, który był taką zabawną reklamówką. Był filmem krótkim, był filmem, który w dystrybucji się nie znalazł. Widzimy więc, że początki bywają dyskusyjne. Czy to rok 47 za króla Krakusa, czy to reklama reklamy Macieja Sieńskiego z 1945 roku. Warto wspomnieć, że Maciej Sieński później zrezygnował z rozwijania swojej pracy w obrębie animacji Tylko i, natomiast znalazł stałe zatrudnienie w wytwórni filmów oświatowych, gdzie tworzył wstawki animacyjne, rysunkowe do filmów oświatowych i instruktażowych. Kontynuując opowieść o prehistorii Semafora, warto wspomnieć, że Zenon Wasilewski był twórcą bardzo zdeterminowanym i twórcą, który mimo trudności lokalowych, trudności z pozyskaniem sprzętu, był zdecydowany, że chce tworzyć filmy animowane, przede wszystkim filmy lalkowe. Warto także podkreślić, że Zenon Wasilewski był twórcą, który wcale nie celował w widza dziecięcego. Znaczy odbiorca młodociany wcale nie był jego docelową publicznością. Za króla Krakusa jest filmem skierowanym do widowni familijnej. Jest filmem, który mogą także oglądać dorośli, którzy z projekcji będą czerpać przyjemność. Jest to film dowcipny, film bardzo nowocześnie zmontowany. I film, który pokazuje, że już ten film pokazuje, że Zenon Wasilewski miał ambicje zgoła inne niż tylko zaspokojanie potrzeb widowni dziecięcej. Zenon Wasilewski zresztą był malarzem, który w swojej twórczości odwoływał się do surrealizmu. Kilka jego wspaniałych dzieł zobaczyć możemy dzisiaj w Muzeum Sztuki w Łodzi. Do jednego z jego obrazów odwołał się niedawno twórca filmów animowanych Marcin Giżycki w swojej animacji.
Natomiast Zenon Wasilewski także właśnie w animacji chciał trafić do widza dorosłego i adresatem dorosłym, do adresata dorosłego skierował film Pan Piórko Śni z roku 1947. Jest to przeurocza impresja filmowa o sile wyobraźni, surrealistyczna z duchu, z bardzo pomysłową scenografią i kukiełkami. Film ostatecznie do dystrybucji się nie dostał, został wstrzymany i Zenon Wasilewski dostał swoistego rodzaju blokady na realizację filmów o tematyce dorosłej, powiedzmy. Miał on zresztą przygotowane scenariusze na dwa filmy będące kontynuacją przygód Pana Piórko. Te filmy nigdy zrealizowane nie zostały. Zenon Wasilewski natomiast był na tyle zdeterminowany, że chce pracować jako animator, jako twórca. Miał on zresztą grono bardzo przywiązanych twórców, do którego należała także jego siostra Irena. I Zenon Wasilewski w związku z tym, że nie do końca mógł realizować te tematy, z którymi się najbardziej identyfikował, zgodził się także realizować filmy na podstawie literatury dziecięcej, poezji dziecięcej, filmy skierowane do młodszego widza i gdy dzisiaj przyjrzymy się jego filmografii, to zauważymy, że te filmy właśnie dominują. Środowisko wokół Zenona Wasilewskiego rosło. To środowisko animatorów związanych głównie z animacją kukiełkową rosło w siłę, w związku z czym został utworzony przy Wytwórni Filmów Fabularnych oddział filmów kukiełkowych, a w kolejnych latach, w roku 1956, ten oddział się usamodzielnił i powstało Studio Filmów Lalkowych w Tuszynie. W Tuszynie pod Łodzią, w byłym hangarze niemieckim, w późniejszym czasie działały tam trzy hale zdjęciowe, na każdej hali dwie kamery. To było regularnie działające przedsiębiorstwo produkujące w późniejszych latach od 30 do 70 filmów tytułów rocznie. Natomiast okazało się, że lalki to nie wszystko, że w orbicie Łodzi znajdują się twórcy, którzy chcą realizować filmy animowane także w innych technikach. I aby usankcjonować właśnie taką możliwość realizacji filmów nie tylko lalkowych w studiu, które się nazywało Studiem Filmów Lalkowych, zdecydowano się na przekształcenie dotychczasowej instytucji w studio małych form filmowych. Małe formy, czyli nie tylko lalki, także rysunki, ale małe formy, czyli nie tylko animacja, ale także filmy aktorskie. To była bardzo ciekawa zmiana i bardzo interesujące przejście. To jest rok 1960 i w Łodzi powstaje nowe studio filmowe, które ma się koncentrować na filmach krótkich. Studio małych form filmowych. Te małe formy, dzisiaj powiedzielibyśmy shorty, to rzeczywiście był wysyp bardzo interesujących filmów. To także okres debiutu animatorów, którzy przynieśli później Semaforowi międzynarodowe laury, jak Daniel Szczechura. To także moment, w którym pojawia się w Semaforze fabuła, filmy krótkie, filmy realizowane przez Janusza Majewskiego, przez Daniela Szylita, przez Romana Polańskiego, słynne ssaki. Mamy więc krótkie formy realizowane jako etiudy dzięki współpracy ze szkołą filmową. Tutaj takim łącznikiem pomiędzy Semaforem a szkołą filmową był Jerzy Mierzejewski, który ze studiem był związany i także zależało mu na debiutach młodych absolwentów szkoły. A tę otwartość na nowe rodzaje filmowe i nowych debiutantów gwarantował Ryszard Brudzyński. To był taki dyrektor w bardzo dużych horyzontach, literat, który z sukcesem pisał fraszki. Tutaj mam jeden z tomików, które sygnował swoim nazwiskiem Ryszard Brudzyński.
a znajdują się tutaj fraszki, które także do życia filmowego Łodzi nawiązują. Mamy więc początek lat 60., małe formy filmowe. W 61. pojawia się także nazwa Semafor, która została wybrana w wyniku ogłoszonego w prasie filmowej konkursu. Rzeczywiście to potwierdziła kwerenda prasowa, ta nazwa, propozycja nazwy została nadesłana przez obywatela Czechosłowacji. Został on nagrodzony za pomysł Semafor upominkami w postaci lalek, oryginalnych lalek do filmów zrealizowanych w Semaforze. Przez całe lata 60. w Semaforze powstają różnorakie filmy. To jest też czas, kiedy pojawiają się pierwsze seriale aktorskie i seriale animowane, realizowane na zlecenie Telewizji Polskiej. Z filmów aktorskich warto wspomnieć tutaj przezabawny serial Klub profesora Tutki na podstawie prozy Jerzego Szaniawskiego w reżyserii Kondratiuka z główną rolą Gustawa Holoubka, który gra tytułowego profesora Tutkę. W późniejszych latach pojawiają się takie serie animowane jak Miś Uszatek, Miś Kolargol, Trzy Misie Tadeusza Wilkosza, Mały Pingwin Pikpok, film o muminkach. I te prace zlecone, ale także koprodukcje, były ważną częścią produkcji Semafora, ponieważ umożliwiały mu stabilizację finansową i taką stabilizację polegającą na wypełnianiu corocznego planu pracy, a jednocześnie dawało to wolność do dawania przestrzeni debiutantom i dawania przestrzeni dla eksperymentu. I takimi twórcami, którzy korzystali z wolności Semafora, był m.in. Zbigniew Rybczyński, który w 1980 roku skończył w Semaforze Tango, nagrodzony w 1983 roku Oscarem. To m.in. Hieronim Neumann, to wspomniany przeze mnie Daniel Szczechura, którzy nie musieli rokrocznie realizować filmu, nie obowiązywał ich taki ścisły rygor oddawania filmu w danym terminie. Natomiast kierownictwo studia wiedziało, że są to twórcy obiecujący, twórcy z talentem, którym warto dać trochę więcej czasu, trochę więcej przestrzeni, trochę inną taryfę po to, żeby mogli w tym studiu zrealizować filmy, które następnie przyczynią się do renomy studia dzięki pozyskiwanym w kraju i za granicą nagrodom. A istotne filmy studia małych form filmowych Semafor z przełomu lat 70. i 80. to m.in. realizowane na zlecenie Finów adaptacja prozy Tove Jansson o muminkach. Tutaj już nieco sfatygowana okładka. To także właśnie Trzy Misie Tadeusza Wilkosza. To także przepiękny serial Stanisława Lenartowicza Kalevala na podstawie fińskiego eposu. Widzimy więc, że jest to twórczość bardzo, bardzo różnorodna. Twórczość skierowana zarówno do widza dziecięcego, jak i do widza dorosłego. A zresztą przez cały czas swojego istnienia Semafor rozwijał te dwie linie swojej twórczości. Z jednej strony twórczość dla dzieci i młodzieży, z drugiej strony twórczość dla widzów dorosłych. Jednak z biegiem czasu możliwości dystrybucji filmu animowanego dla dorosłych się zmniejszały i widać było, że zmniejsza się także publiczne przyjęcie tych filmów. O ile lata 60. to jest także czas, kiedy pojawiły się specjalistyczne festiwale filmowe poświęcone animacji w Zagrzebiu, w Annecy, w Krakowie. I właśnie tam filmy Semafora zdobywały nagrody, to później zarówno przestrzeń w prasie filmowej, jak i przestrzeń festiwalowa nieco się zawęża i filmy animowane już nie są takim gorącym tematem, jakim bywały w latach 60. Natomiast uwaga ta nie odnosi się generalnie do oceny dorobku Semafora, który przez cały czas istnienia
ten dorobek reprezentowało bardzo dużo ciekawych, wartościowych i docenianych w Polsce i za granicą filmów, czego przykładem jest wspomniany przeze mnie Oscar dla Tanga Rybczyńskiego z 1983 roku. Studio małych form filmowych Semafor funkcjonowało do roku 1990, właśnie w tej formule studia, które zajmuje się twórczością zarówno rysunkową, jak i lalkową. To był nawet ciekawy podział przestrzenny, ponieważ lalki pozostały w dawnym studiu filmów lalkowych w Tuszynie, natomiast tak zwane rysunki mieściły się w Łodzi przy ulicy Pawianickiej i Bednarskiej. Natomiast w roku 90 nastąpiła istotna zmiana, ponieważ przekształcono przedsiębiorstwo w studio filmowe Semafor. I to wykluczenie małych form filmowych z nazwy, a przyjęcie nazwy studio filmowe Semafor miało usankcjonować nową rolę przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo, które miało to być od tej pory przedsiębiorstwo realizujące także filmy pełnometrażowe, różnego rodzaju filmy na zlecenie, nie tylko animacje, ale owszem, także. I to był taki pomysł, jak ratować przedsiębiorstwo, które było niedochodowe, a które nagle pozbawione zostało finansowania głównie ze strony Telewizji Polskiej, zamówień z Telewizji Polskiej, które były podstawą działalności Semafora, ale także dotacji ze strony Naczelnego Zarządu Kinematografii. Więc taka próba przystosowania Semafora do nowych warunków filmowych. I ta próba trwała 9 lat, do roku 1999, kiedy to państwowe studio musiało ogłosić upadłość, ale w tym samym roku była grupa pracowników Semafora na czele ze Zbigniewem Żmudzkim, zdecydowała o utworzeniu innego przedsiębiorstwa, nowego, które będzie nawiązywało do tradycji Semafora, Semafor Produkcja Filmowa. To nowe przedsiębiorstwo uzyskało zgodę z Naczelnego Zarządu Kinematografii, z Komitetu Kinematografii, aby używać nazwy Semafor i rozpoczęło produkcję filmową w różnych tutaj rodzajach filmowych. Semafor Produkcja Filmowa prowadziło także Muzeum Bajki, przekształcone później na Muzeum Animacji, w którym na ekspozycjach znajdowało się także wiele eksponatów związanych z historią Semafora. Inną instytucją, w której dzisiaj oglądać możemy posemaforowskie lalki, scenografie i dokumenty, jest Muzeum Kinematografii w Łodzi, która aktualnie przygotowuje wystawę poświęconą Łodzi filmowej, której elementem będzie także historia studia małych form filmowych Semafor. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że moja wypowiedź zachęciła Państwa do zagłębiania historii i filmografii studia małych form filmowych Semafor w Łodzi. Dziękuję bardzo.